Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora, no jakbyście nie wiedzieli, maszyna. Jest to ładnie napisane, oczywiście w tytule. W tytule oczywiście na odcinka. Zapraszam Was dzisiaj, może będę brzmiał inaczej niż na poprzednie odcinka, ale to jest to tym spowodowane, że byłem na wakacjach. Nie nagrywałem odcinków, no powiem Wam, tak właściwie przez miesiąc. Tak by było, że nagrałem zapas po prostu, żebyście Wy mieli co oglądać, a mnie nie było, byłem nad morzem, wypoczywałem, wakacjowałem. No ogólnie dużo rzeczy się robiło. I tak jakoś wyszło, że gdzie ja mam myszkę teraz? Moje pytanie małe. Myszka. Jesteś. Dobrze. Więc tak. Przejdźmy może do symulatora, dosyć opowiadania o moich wakacjach. Czemu ja mam przestery? Jeszcze mam takie moje pytanie. Panie, co tu się stało w czasie, kiedy mnie nie było? Dobrze, ściszmy to o te 2 decybele. Już teraz nie powinno być żadnych przesterów, mam taką nadzieję. I załączmy baterię w lokomotywie. Baterie zostały załączone. Pociąg CLK Banach do stacji Sandomierz, przystanki w Ciepele, który wybawa, stoi na poziomie pierwszym, przystanie pierwszym. Pociąg jest objęty obowiązkiem wyznaczenia miejsc. Oświetlenie przyrządów, oświetlenie kabiny. Zadzieją się na początku składu pociągu. Wagony numer 13 oraz 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 15 oraz 16. Trochę się nie zgadza, bo ja mam trochę dłuższy skład. Dobra, którym to się robiło, to tym chyba przyciemnienie receptorów, tak? Oświetlenie loki. Pociąg TLK Banach do stacji Sandomierz, przez stację w Ciepole, Turów, Rudawa, pierwszym. Pana weda z pociągu o godzinie 22.55. Wszystko trzeba powyłączać. Dobrze. Tylny pantograf podniesiony. Tak, jeszcze ten stary, niezmodernizowany. EU07. Ogólnie tak. Jeszcze powiem Wam. Tu mamy pierwszą klasę, jeden wagon. Przedziałowy. Wagon przedziałowy jest dla pierwszej klasy, tylko jeden przedziałowy, innych nie ma. Potem tu mamy drugiej klasy 6, aż 6 wagonów bezprzedziałowych do siedzenia i 3 wagony przedziałowe do siedzenia, więc razem mamy 10 wagonów. Ale że pantograf się podniósł, załączałem wyłącznik szybki. Przetwornicę. Oraz sprężarkę. Ja wyłączę sobie oświetlenie w kabinie, bo mi jest ono zbędne, już po takim uruchomieniu. Pyk. Drzwi otwarte oczywiście. We wszystkich wagonach, bo w niektórych nie trzeba. A ze mną i przyjemna podróż, no może i się spełni, zobaczymy.
nie to chciałem pójść. Przez przypadek mi się wróciłem. No weźmy i hamujmy sobie. Czekamy na odjazd. Jak widać, podany semafor się świeci. Jemy następny jazdy na pierwszą pozycję. Pociąg pomału rusza do stacji. Prędkością ograniczoną do 40 km na godzinę. Brzydkie te tory. O, brzydkie. Jeszcze bardziej w lewo. No dobrze, nie będzie. Dobra, patrzymy się przez okienko, czy... Gdzie wagony wyjadą za rozjazd? Dobrze, wszystkie wagony znajdują się za rozjazdem, więc możemy jechać dalej. Ciemnienie samo, żeby lepiej wszystko widzieć. Co to poszło? Czemu? Łącznik szybki wysiadł. Ciekawe rzeczy.
Nie wiem, czy ja przez to ja jadę już się pogubiłem, chyba jakieś objazdy, czy co, bo nie wiem. Jakoś inaczej wygląda ta trasa niż normalnie, tak wam powiem. I było mówione, że może być przez grupę towarową w Dębicy objazd, więc chyba to jest ta grupa towarowa w Dębicy. Czyli tam jakiś przejazd był popsuty. Czerwonym tak właściwie jeszcze. No nie ma co tak pędzić, hamuj. Też pasażerski, już tam działamy go. Jechałem już po prawym, że jest. Można już uruchomić odpowiednie oświetlenie. Mam nadzieję, że już teraz cały czas będę po prawym jechał. To byłby mnie szlakowa 40, tak? Takie małe prędkości. Z terenu stacyjnego, W5. Cały czas nie obowiązuje 40 km na godzinę jako ograniczenie, ale tu już widzę, że jest jakaś zmiana na inne. Ile będziemy mogli zasuwać? 80, nie 60. No, dużej różnicy to mi to nie zrobiło. Już zawsze. Zawsze trochę. Grup towarowy do Sandomierza. Panie mechaniku, nie mogę teraz podać wjazdu. Proszę chwilę poczekać. Tempie to my chyba opóźnienie jakieś będziemy mieć. Przez ten objazd, tak mi się wydaje. Jeszcze ograniczenie do 30. Pięknie, pięknie, pięknie. Kolejowy.
3486. Proszę się przygotować. Świecę dojazd. Dziękuję. Już jestem 2 minuty opóźniony. Przez to wszystko. A dziś objazdu po jednoterze od pieca w Tębicy do Sandomierza się przez Kaciotory jedzie. Ja to pierwszy raz to widzę. Nigdy tędy jeszcze nie jechałem, więc... Dla mnie to nowość. No i 20 będzie. Oczywiście zaraz ją dam, jak ostatni wagon wyjedzie. Jestem Krapikowi, czyli jesteśmy 4 minuty opóźnieni. Tu się rozpędzę, a tu trwa ograniczenie do 70.
04-572. Proszę się przygotować, świecę wyjazd. Ciekawe, ile będziemy opóźnieni. Musimy padł, jak się zatrzymamy. No 10 wagonów to jednak trochę do ciągnięcia jest. Nie, no jest dobrze, tylko jeden i... No, dwa wagony się nie mieszczą, więc skład jest... odpowiedni.
Gdzie jechałem ostatnim pociągiem, to też dwa wagony się nie mieściły, więc tu się 5 minut opóźnienie. Reszta trasy już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I zobaczymy się w następnym odcinku, który będzie kontynuacją tego.